No to mały, szybki unboxing mamy już ze sobą. Pewnie już zdążyliście zauważyć, że będę Wam pokazywał dzisiaj buty zimowe od Shimano, Shimano NW5. No i w tych butach będę przez najbliższy czas jeździł, bo na szczęście, albo na nieszczęście, zimuszka już tam no, całkiem dopisuje, bo już minusowe temperatury. A przy okazji jeszcze jest fajna pogoda, dlatego zaraz idę na rower, pojeżdżę trochę, powiem Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia na temat tych butów. No i gdzieś tam przy okazji kilka przebitek jeszcze Wam wrzucę z detalami tych butów, bo jest kilka istotnych rzeczy, na które trzeba wziąć uwagę. Zapraszam Was na materiał. Do zobaczenia. Dzisiaj się trochę przejadę, ale myślę, że nie za dużo i wrzucę Wam jakieś takie swoje pierwsze wrażenia. No, a myślę, że tak w ciągu miesiąca to będzie dobrze, żebym na jakichś takich dłuższych jazdach sprawdził, jak dokładnie działają te buty. No i wtedy powiem jakąś taką swoją szerszą ocenę tego sprzętu, ale no, pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre, bo jest wygodnie i jest ciepło, więc tak jak powinno być. W sumie to jest najważniejsze w zimę, żeby było i wygodnie i ciepło. No dobra, nie przedłużam, bo mi naprawdę jest już trochę zimno, jadę dalej. Powiem Wam jeszcze kilka rzeczy z roweru, jak mi coś spadnie do głowy. No i tak już mała rundka za mną. Duży komfort jest w tych butach i wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej się jedzie w butach zimowych niż w kombinacji zwykłe buty i na przykład neoprenowe ochraniacze. Wydaje mi się nawet, że Shimano wzięło chyba lekką poprawkę na to, żeby zmieścić też grubą skarpetę do buta. Więc tak jak normalnie mam rozmiar 43 w Shimano, tak teraz też wziąłem rozmiar 43 i mam zimową skarpetę i jest wszystko ok. Żadnego tam uciskania ani nic z tych rzeczy. Więc to mnie bardzo cieszy. No to jeszcze tak pokrótce o cechach tych butów. Jeśli chodzi o pokrycie całych butów, to wykonane jest z membrany Dry Shield. No i dzięki niej możemy jeździć w mokrych warunkach, po śniegu, po deszczu, po błocie itd. itd. I noga zostanie ciepła i co najważniejsze sucha. No, łatwo też zauważyć tutaj tą neoprenową cholewkę. Ona fajnie przylega do kostki i nad kostką. Byłoby idealnie, dla mnie przynajmniej, gdyby miała tak, bo to chodzi o moje getry, gdyby miała tak jeszcze z centymetr wyżej, wtedy by tam była taka najlepsza izolacja, ale to mówię, bardziej zależy to od tego, że jak się układają konkretne getry i to warto sobie sprawdzić. Co jeszcze? No, zapinanie, tu są rzepy, teraz nie wiem, jak to będzie z audio wyglądało, także może odepnę i potem będę mówił. Jest jeden rzep, drugi i to jest ten cały język, to jest system szybkiego, tutaj jest system szybkiego wiązania butów, to jest też fajne, bo można sobie bardzo dobrze dopasować buty i to mnie bardzo cieszy, bo czasami jest z tym problem, szczególnie jak ktoś ma wysokie podbicie stopy, tutaj nie było tego problemu. No i to jest ostatni rzep, no i język. Wkładka też jest trochę inna niż w normalnych butach. Trochę grubsza, bardziej chyba lepiej izolowana. Mówię, tak przy krótkiej jeździe na razie nie czułem tego marznięcia. No i wewnątrz jest, można powiedzieć, wnętrze jest takie delikatnie polarowe, bym powiedział. Jeśli chodzi o podeszwę, no to podeszwa jest gumowana, ale jest całkiem sztywna. Natomiast też nie tak sztywna, żeby trzymać jakoś tak stopę nieruchomo, żeby nie można było sobie całą stopą ruszać, żeby trochę się ocieplić i żeby stopa tak nie marzła. Natomiast też fajna cecha, którą nie wiem, czy tu będzie widać, pewnie nie. Może gdybym jakoś przy lepszym świetle to zrobił. To jest taka, że tutaj cała ta powierzchnia i tutaj ten język i z tej strony i tył, to wszystko jest odblaskowe. Także jeśli nawet będziecie jechali po zmroku, to będą te buty odbijały światło, no i to jest jakiś dodatkowy punkt bezpieczeństwa. Powtarzałem to już jadąc na rowerze, powtórzę to jeszcze raz. Pojeżdżę na nich trochę dłużej i wtedy powiem Wam dużo więcej. Natomiast jakby patrzę z dużym optymizmem na te buty, bo czuję, że są mi wygodne i fajnie mi się w nich jeździ, więc myślę, że spotkamy się znowu za
jakiś miesiąc, czyli no może szybciej, gdzieś po nowym roku i wtedy powiem więcej o swoich przemyśleniach o tych butach, bo na razie zrobię na nich dwie jazdy, jak widać, no, buty nawet są prawie nie zużyte i wtedy będę wiedział dużo więcej. Na razie, tak jak mówię, jest moje odczucie bardzo pozytywne. To tyle ode mnie, dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć! I co powiedz, marzną ci nogi? Bo mi nie marzną. Co? Nie chcesz gadać? No nie. Thank you.